Cały świat niech pozna Cię, Twą potęgę i chwałę i moc. Każdy język wyzna, że jesteś Panem. Każdy naród dowie się o miłości i łasce Twej. Każdy człowiek uzna, że jesteś Panem. Twą potęgę i chwałę i moc. Każdy język wyzna, że jesteś Panem. Każdy naród dowie się o miłości i łasce Twej. Każdy człowiek uzna, że jesteś Panem. Wiesz, że nikasz i znasz, jesteś pewną ostoją. Słabszych podnosisz, ochraniasz tarczą swą. Chwali i dumni rozproszą się, lecz dumni ucieszą Tobą. Pieśni zwycięstwa niech głoszą prawdę Twą. Świat niech pozna Cię, Twą potęgę i chwałę i moc. Każdy język wyzna, że jesteś Panem. Każdy naród dowie się o miłości i łasce Twej. Każdy człowiek uzna, że jesteś Panem. Thank you.
łasce Twej. Każdy człowiek uzna, że jesteś Panem. Witamy Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym koncercie Rockowa Wielkanoc. Dobrze jest widzieć znajome mi twarze, dobrze też widzieć tych Państwa, których wcześniej być może nie widziałam. Miło mi jest Was powitać i spędzić ten wieczór razem z Wami. Przed Państwem wiele ciekawych utworów, utworów między innymi o śmierci Chrystusa, ale także o Jego zmartwychwstaniu, o Jego życiu i o tym, co nam to przyniosło. Kolejny utwór to jest utwór autorstwa Ruth Czarneckiej-Walczak pod tytułem Hańby Krzyż. Ktoś kiedyś powiedział, że moim szczęściem jest być blisko Boga. I to jest fragment jednego z psalmów. I utwór ten mówi między innymi o tym, co Bóg zrobił dla nas, żebyśmy my mogli być blisko Niego. Mam się lękać, jeśli dziś
byłoby jedno nie, lecz ty tak bardzo kochasz mnie. Ty wybrałeś wielki ból, bym mógł ja dziś szczęśliwym być. Bo kochasz mnie. Setki tych bolesnych ran, które zadał ci mój grzech. Ty wybaczyłeś, wybaczyłeś, bo tak bardzo kochasz mnie. Ty wybrałeś wielki ból, bym mógł ja dziś szczęśliwym być. Bo kochasz, bo kochasz, kochasz mnie. Kochasz mnie. Dziękuję. Teraz zapraszamy Irenusza Grudzińskiego, który wykona dla Państwa utwór pod tytułem Golgoto. Zanim zaśpiewam, pozwolę sobie przeczytać fragment z Biblii. Jezus przyszedł, aby ponieść karę za grzechy ludzkości w nasze miejsce. Zapłacił za nasz grzech na krzyżu. Nie musimy umierać i pozostać na zawsze oddzielonym od Boga, ale możemy powstrzymać, otrzymać przebaczenie i życie wieczne. Na ziemię przyszedł Zbawiciel, aby uratować nas od Bożego sądu, potępienia i zapłaty za grzech. Każdy, który popełniłeś lub popełnisz, wziął na siebie karę za nasze winy. Jezus, który nigdy nie zrobił niczego złego, zapłacił za nasz grzech na krzyżu. To nie jest sprawiedliwe. Nie zasłużyliśmy na to, aby On zajął nasze miejsce. Dlaczego miałby to zrobić? Bóg zaś okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Nigdy nie będziemy godni tego, co Jezus dla nas uczynił. Prosi nas o prostą rzecz. Abyśmy za darmo przyjęli Jego śmierć i całkowite przebaczenie. Nie tylko przebaczenie, lecz także życie wieczne, bliską, osobistą relację z Bogiem już teraz, w tym życiu. To wszystko może stać, być zawsze, być nasze, ponieważ Baranek Boży umarł za nas na krzyżu. Syn Boży nie tylko poniósł karę zamiast nas. Usunął mur, który stał między nami a Bogiem. Dał nam wiele więcej niż przebaczenie, pojednanie, pełną akceptację, bliską relację z Nim, dzięki czemu możemy doświadczyć Jego miłości.
Chrystus przyszedł na świat, aby umrzeć za nas, aby zapewnić razem możliwość poznania Go. Decyzja, czy przyjmiemy Jego dar, zależy od nas. Jezus podsumował to w następujący sposób. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jana 14:6. Okej, teraz zaśpiewamy. Lecz mój grzech, to nie gwoździe
goście cię trzymały, lecz mój grzech, choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. Szanowni Państwo, Ireneusz w zeszłym roku śpiewał na każdym nabożeństwie w naszym zborze, także jeśli macie ochotę posłuchać go, to każda niedziela godzina 11 będzie tutaj. A teraz razem z Olą zaśpiewamy mniej rockowo, ale jednak balladowo utwór Zwróć swój wzrok na Jezusa. Dziś mamy Wielki Piątek, zazwyczaj to jest dzień takiej zadumy, przynajmniej w tym najbardziej popularnym kościele w naszym kraju. My też w zadumie jesteśmy, więc trochę się wyciszymy, choć na chwilę. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Szczególnie w taki dzień jak dziś, zwróć swój wzrok na Jezusa. Kolejny utwór to będzie cover. To cover amerykańskiego zespołu Casting Crowns. Chciałbym trochę o nim powiedzieć. Właściwie o tym, co w nim jest
zawarte. Spisałem sobie parę rzeczy, więc mam nadzieję, że was nie zanudzę, ale raczej nie, bo jest to bardzo, bardzo ciekawe. O czym jest ten utwór tak naprawdę? O tym, że cudowne są dzieła Boga. Każdy z nas jest cudem, tak naprawdę. Bez Niego nie byłoby na tym świecie nic. I wyobraźcie sobie, że jeżeli macie dzieci, będzie wam to wyobrazić sobie łatwiej, jeśli nie, to jako dziecko możecie pomyśleć o swoich rodzicach. Miłość rodzica jest bezwarunkowa. Można się na swoje dzieci złościć, można czasami nawet się bardzo na swoje dzieci złościć, ale ta miłość, którą mamy do swoich dzieci, jest niesamowita. I wyobraźcie sobie, jak Bóg musiał umiłować sobie nas, czyli też właściwie Jego dzieci, ale nie takie dzieci jak Jezus, że pozwolił na to, co stało się Jezusowi, że Jezus stał się ofiarą za nasze grzechy. Dla nas. Poświęcił swojego Syna dla nas. Kim jestem? Że tej całej ziemi Pan znamy imię i że chce mój ból i smutek znać. Jak to jest, że poranne gwiazdy blask oświetla serce me i odnaleźć daje szlak. To nie ja sprawiłem to, to ofiary Jego głos. Nie zasługi moich rąk, tylko Twej dobroci moc. Ja jestem kwiatem, który zwiędnie, chwilę jestem, choć nie będę. Małą falą wielkich wód, głąbrze świtem mimo to. Kiedy wołam, jesteś siłą, by wstać z kolan. Co dzień uczysz mnie, że już jestem twój. Jak to jest, że choć widzisz każdy grzech, z miłością patrzysz, jak próbuję jeszcze raz. I choć ty głosem zatrzymujesz storm, to wołasz w deszczu mnie, kojąc burzę w sercu mym. To nie ja sprawiłam to, to ofiary Twojej głos. Nie zasługi moich rąk, tylko Twej dobroci moc. Ja jestem bratem, który zwiędnie, chwilę jestem, choć nie będę. Małą chwalą wielki głód, głodrze ćwiczem mimo to. Ty wciąż słuchasz, kiedy jesteś siłą, by wstać z kolan. Co dzień uczysz mnie, że już jestem twój.
objawiłem to, do ofiary Twojej głos. Nie zasługi moich rąk, tylko Twej dobroci moc. Ja jestem kwiatem, który zwiędnie, chwilę jestem, choć nie będę falą wielkich bóg, bo przed świtem mimo to Ty wciąż słuchasz, kiedy wołam. Jesteś siłą, by wstać z kolan. Co dzień uczysz mnie, że już, że już jestem Twój. A teraz przed Państwem Miłosz Czech. Miłosz Czech jest członkiem naszego zboru, który też chętnie udziela się na nabożeństwach w grupie uwielbieniowej, a dziś wykona utwór Mietka Szcześniaka, Twoja miłość. Telewizja już poszła? To dobrze. Nie wiem jak wy, ale ja zazwyczaj się stresuję, jakie są za duże kamery. O. Bo to wiecie, tłumy oglądają wtedy zza niebieskiego ekranu. Co chciałem wam powiedzieć? Na pewno zaśpiewał, no już tutaj Marek mnie sprzedał. To będzie utwór Mietka Szczęśniaka. Ale chciałbym się odwołać trochę do treści, która takie, też w nim jest zawarta, bo moim zdaniem idealnie się komponuje, że tak powiem, w okres wielkanocny. Bo ten utwór właśnie mówi o tym, że Bóg nas otacza, On jest wszędzie i On tylko czeka i puka do tych drzwi, żebyśmy otworzyli nasze serca na Niego i Go wpuścili. I możecie mi wierzyć albo nie, ale jak już się wpuści Boga do serca, to życie wcale nie jest prostsze. Jest ciężej, ale On jest z nami. On nam pomaga przejść przez wszystko. Tak więc teraz pozwólcie, że zaszczycę was tą piękną piosenką, której kompozytorem jest Joachim Menzel, a tekst napisał właśnie Mietek Szczeleśniak i Beata Menzel. Twoja miłość. Jesteś blisko mnie, tęsknię za duchem Twym. Kocham kroki Twe, wiem jak pukasz do drzwi. Przychodzisz jak ciepły wiatr. Się i czuję znów, że Twoja miłość jak ciepły deszcz, Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia, Twoja miłość sprawia, że nieskończenie dobry, święty duch ogarnia. Jak ciepły deszcz, Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia, Twoja miłość sprawia, że nieskończenie dobry, święty duch ogarnia mnie. Kocham
Bardzo dziękujemy. A teraz utwór pod tytułem Wszystko poddane jest. Porozmawiajmy trochę o jego tytule. Taki cytat z Pisma Świętego. Albowiem nie aniołom poddał świat przyszły, o którym mówimy. Ktoś zaś gdzieś zaświadczył mówiąc, co to jest człowiek, że o nim pamiętasz? Albo Syn Człowieczy, że Go odwiedzasz. Przez krótki czas uczyniłeś Go niższym od aniołów, czyli zszedł na ziemię. Chwałą i honorem Go uwieńczyłeś, bo tak zakończyło się życie Jezusa. Jeżeli ktoś nie zna Jego ostatnich słów, które wypowiedział, zachęcam do przeczytania dwóch Ewangelii, w których jest. Użyjcie Google, na pewno znajdziecie. Wszystko poddane jest pod Jego stopy. W poddaniu bowiem wszystkiego nie pozostawił niczego, co by nie było Mu poddane. Bogu, Jezusowi poddany jest cały świat. Teraz jeszcze nie widzimy, aby wszystko było Mu poddane. Widzimy za to Jezusa, który przez krótki czas był uczyniony niższym od aniołów. Teraz zaś z powodu cierpienia śmierci uwieńczony chwałą i honorem, aby przez łaskę Bożą doświadczył śmierci za wszystkich. To jest z listu do Hebrajczyków. Wiecie, co oznacza śmierć w piśmie? Jest ktoś, kto się wypowie, kto ma ochotę się wypowiedzieć? Śmierć to jest piekło. Jezus uwolnił nas od niego. Umarł na krzyżu za nasze grzechy. A my teraz będziemy mu dziękować tą piękną, piękną pieśnią. Wszystko poddane jest. Do klaskania.
Ania! To nie Kościół katolicki, tu można. Któż jest jak on, kto oddałby w niebie tron? Któż jest jak on, kto zostawiłby chwałę swą? Światłość światłości przyszła, a ciemność ciemności jest pokonana. Na krzyżu siebie wydał, by śmierci już zadać kłam na zawsze. Któż jest jak on, kto życie za życie dał? Któż jest jak on, kto grzechem za nas się stał? Światłość światłości przyszła, a ciemność ciemności jest pokonana. Tam, co umarłe wybrał, ożywił mocą swą na zawsze. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, który za nas zmarł. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, zmartwychwstały Pan. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, który za nas zmarł. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, zmartwychwstały Pan. Wszystko poddane jest, wszystko poddane jest pod stopy Twoje, władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Wszystko poddane jest, wszystko poddane jest pod stopy Twoje, władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Szanowni Państwo, pianino, Konrad Słodowicz, wielkie brawa. Za czarną perkusją Maciej Kowaliński. W czarnym swetrze. Lemuel Martinez z Dominikany. Śpiewali, jeszcze zaśpiewają dla Państwa Ireneusz Irokes Grudziński.
Miłosz Czech. Miłosz prywatnie jest policjantem, polecam większe prawa. I wokalistka o najpiękniejszym głosie, jaki słyszałem, Aleksandra Kowalewska. I śpiewał dla Państwa także Marek Środziński i grał na gitarze elektrycznej. Poddane jest pod stopy Twoje władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Wszystko poddane jest. Wszystko poddane jest pod stopy Twoje władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są. Kto z Państwa zna taką pieśń Dobrze wiemy, mój ojciec o mnie dba? No, widzę, że 4-5 osób, super. To niebawem będą mogli Państwo wszyscy podnieść rękę. Może byśmy nauczyli się zwrotki, bądź refrenu, zależy kto, jak, kto nazwie którą część. Tekst idzie tak. Dobrze wiem, mój ojciec o mnie dba. Dobry jest, dobry jest. To teraz Państwo od początku. Super. To teraz kolejne dwie linijki. W każdej chwili życia przy mnie trwa. Dobry dla mnie jest. To jeszcze raz, od początku. Dobrze wiem, mój ojciec o mnie dba. W każdej chwili życia przy mnie trwa. Dobry dla mnie jest. Spróbujmy zaśpiewać na próbę refren. Dobrze wiem, mój ojciec o mnie dba. Dobry jest, dobry jest. W każdej chwili życia przy mnie dba. Dobry dla mnie jest. Jeszcze raz. Dobrze wiem. Bardzo dobrze, także zachęcam do dołączania się, ponieważ ten motyw będzie bardzo często przewijał się i powtarzał w tej piosence. Dobry jest, dobry jest.
Dziękujemy za wspólne śpiewanie. Słuchajcie, wiemy, że jest Wielki Piątek. Czas zadumy. Dzisiaj wspominamy dość ciężkie przeżycia naszego Pana Boga. Zaśpiewamy ostatni utwór na dzisiaj i puścimy już Was do domów, żebyście mogli sobie przeżywać ten dzień nad garnkami białej kiełbasy i żurku. Nasz Bóg.
człowiek powstaje z marności, któż jest jak Ty? Mogący nasz Bóg, nasz Bóg. Jeśli nasz Bóg jest przy nas, już nic nas nie zatrzyma. Jeśli nasz Bóg jest z nami, jest przeciwko nam. Jeśli nasz Bóg jest przy nas, już nic nas nie zatrzyma. Jeśli nasz Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam? Mogący nasz Bóg, nasz Bóg. Jeśli nasz Bóg jest przy nas, już nic nas nie zatrzyma. Jeśli nasz Bóg jest z nami, List do Rzymian. List do Rzymian, rozdział 8, werset 31. Jeśli Bóg jest z nami, to któż jest przeciwko nam? Amen. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Miłego wieczoru. Jeśli pozwolicie, to się wetnę Markowi. Nieplanowana akcja. Wiecie, jak to jest, jeżeli Bóg was poruszy, żeby komuś coś przekazać? To jest coś wspaniałego. Nie wiem, jaki mieliście plan na koniec jeszcze, czy coś jeszcze czeka, ale chciałbym zostawić wam w sercu na te święta fragment z Pisma, który idealnie się w to wpasowuje, żebyście mieli miłość w sercu. Pamiętajcie, że te święta to nie są święta gotowania, jedzenia, czystych okien. Tak jak moja teściowa lubiła mówić, to nie są święta ścierki. Jana, rozdział 15, od wersetu 12. Takie jest moje przykazanie. Kochajcie się nawzajem, jak ja was ukochałem. Największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam przykazałem. Pokój z wami.